Główny problem fuksu polega w zasadzie na tym, że nikt go nie potrzebował. Pierwszy film to prosta komedia gangsterska, jakich w Polsce lat 90. i 80. powstawało wiele. Po czasie nadal całkiem przyjemna, z pewnością bezbolesna w odbiorze, ale też niezbyt odkrywcza. Nawet ci, którzy ją lubią, czy czują do niej jakiś sentyment, muszą przyznać, że nigdy nie potrzebowała ona kontynuacji. Historia Aleksa Stawińskiego była zamknięta. Jej zakończenie pozostawiało co prawda furtkę na potencjalny sequel, ale na pewno nie taki, który miałby rozgrywać się po 25 latach. Wydaje się więc, że z fuksem jest ta sama sytuacja co z Różyczką. Maciej Dudkiewicz osiągnął sukces jako reżyser pierwszej części, ale jego kariera nigdy się nie rozwinęła. Po 1999 nakręcił już tylko jeden film, o którym nikt nie mówił i odcinki różnych telewizyjnych seriali. Nic więc dziwnego, że po wielu latach postanowił wrócić do jedynej swojej rzeczywiście głośnej produkcji, kręcąc jej sequel. Scenariuszowo nowy film Dudkiewicza jest po prostu kiepski, nawet nie jakiś szczególnie zły czy niekompetentny, tylko do bólu nijaki, wtórny. Widać, że reżyser jest jeszcze zatrzymany w latach dziewięćdziesiątych i jego produkcja korzysta z podobnych klisz, co pierwsza część. Fuks 2 to płytka komedia kryminalna ze sztampową intrygą i zbyt dużą grupą bohaterów. W zasadzie jedynym sposobem na utrzymanie uwagi widza jest wrzucenie raz na jakiś czas głupiego twistu, czy wprowadzenie nowej postaci, która będzie miała znikomy wpływ na fabułę. Widać tu również inspiracje zachodnimi wzorcami i próbę nakręcenie czegoś w stylu ostatnich projektów Guya Riciego. Wszystko to z dość miernym skutkiem, bo bardzo szybko orientujemy się w jakim kierunku zmierza intryga, i całość staje się monotonna. Twórcy próbowali nieco uwspółcześnić realia filmu. Tak więc, zamiast ulicznych pościgów i ukrytych dyktafonów z pierwszej części, mamy już hakowanie komputerów oraz ekologiczne protesty. Jest próba podjęcia bardziej aktualnych tematów. Jedna z bohaterek Okazuje się aktywistką na rzecz ochrony środowiska. Ten wątek jest jednak zupełnie zbędny i zarysowany w idiotyczny, karykaturalny sposób, tak, że nie da się go brać na poważnie. Problem jednak w tym, że mimo tych drobnych zmian i uwspółcześnień, konstrukcja pozostaje identyczna jak w pierwszym fuksie. Młody, przebiegły chłopak z pomocą dziewczyny, do której zaczyna coś czuć, postanawia stuknąć na kasę. Bogatego gangstera przedsiębiorcę. Zgadza się nawet poboczny wątek zagranicznych kupców współpracujących z antagonistą, z tym, że teraz zamiast Wietnamczyków pojawiają się Malajowie. Naturalnie zrozumiałym jest próba nawiązania do pierwszej części. Problem tylko w tym, że fuks, dwa to zwykłe odcinanie kuponów z małą ilością świeżych pomysłów. Nawet nowi bohaterowie do złudzenia przypominają swoje pierwowzory z jedynki. Musiał niewiele różni się od sztura z lat dziewięćdziesiątych, a Pazura gra w zasadzie tę samą rolę co Ferency, tylko pod innym imieniem. Fuksstwo nie przypomina wcale sekwela Fuxa, a jego remake. O ile zapomni się o fakcie, jak bezczelnie film zżyna niektóre pomysły z pierwszej części, nie ogląda się go wcale tak źle. To bezbolesna komedia. Z całkiem nowymi wyrazistymi bohaterami, która, choć przewidywalna i od pewnego momentu monotonna, jest poprowadzona poprawnie. Tak naprawdę Fuksowi dwa najbardziej przeszkadza to, że jest sekwelem. Produkcja Dudkiewicza właściwie nie kontynuuje żadnych wątków z jedynki, nijak nie nawiązuje do jej fabuły. Wraca tylko dwóch oryginalnych bohaterów, a ich historie są najnudniejsze w całym filmie. Alex nie przypomina już siebie z pierwszej części, jest pierdołą, którego nie chce się oglądać na ekranie. Natomiast śledczy mazur jest absolutnie zbędny i nawet Janusz Gajos sprawia wrażenie, jakby nie chciało mu się wracać do tej roli. Fuchs 2 sprawdziłby się dużo lepiej jako zupełnie nowy film promowany jako nowe dzieło twórcy Fuchsa, a nie jego sequel. Można by się wtedy pozbyć niepotrzebnych wątków, które tylko sztucznie wydłużają całość, a zamiast tego skupić na nowych, znacznie bardziej charyzmatycznych bohaterach. Aktorsko film wypada naprawdę w porządku. Nie ma w nim może żadnych niezwykłych ról, ale nowa obsada wypadła przyzwoicie. O dziwo najgorszy jest Maciej Sztur, którego powrót do roli Aleksa będzie dla fanów pierwszej części ogromnym zawodem. Aktor Zupełnie się nie stara. Przez większość czasu jest nijaki i pozbawiony jakiejkolwiek charyzmy. Szkoda, bo na papierze jego wątek jako ojca nie jest zły i to właśnie sceny z ekranowym synem są jedynymi, w których wypada dobrze. Podobnie nie udał się powrót Janusza Gajosa. Aktorowi po prostu się nie chce, a twórcy ewidentnie nie mieli ciekawego pomysłu na rozwój postaci Mazura. Pozytywnie zaskoczył natomiast Maciej Musiał, który radzi sobie jako młody chłopak wpadający w przestępczy warszawski świat. Ma charyzmę i łatwo go polubić. To godne zastępstwo dla Stuchra z pierwszej części. Nieźle sprawdził się także drugi plan. Paulina Gałąska bardzo pasuje do swojej roli, a Katarzyna Sawczuk nie szarżuje przesadnio i nieźle ogrywa nijaki wątek romantyczny. Trzeba docenić także Cezarego Pazurę. Który może nie pokazał nic nowego, ale udało mu się sprawić, że jego sztampowa postać wypada momentami zaskakująco niejednoznacznie. Fuchs 2 nie jest ani udany, ani bardzo zły i zaryzykuje stwierdzenie, że w tym właśnie tkwi jego największy problem. Gdyby Dudkiewicz nakręcił dobrą kontynuację, mogłaby ona rzeczywiście zwrócić uwagę widzów. Zaś jeśli film okazałby się żenująco zły, również mógłby przykuć uwagę. Podobnie jak kilka lat temu trzeci Kogel-Mogel, który przecież otworzył drogę dla czwartej i piątej części. Tymczasem drugi Fuks to po prostu przeciętna komedia kryminalna. To sequel, o który nikt nie prosił i którego nie chcieli nawet fani pierwszej części. Tak naprawdę ciężko się tu na coś konkretnego gniewać. Jest kilka głupich decyzji, są nieudane próby zrobienia czegoś nowego. Finalnie jednak film jest tak bardzo bez wyrazu, że większość widzów zapomni o nim chwilę po zakończeniu serii.